Wszyscy? Kto to mieli? Kto? Wszyscy są 25? Kto mi? Tomasz! Tomasz! Alej! Alej! Come on! Tomasz! Yes, 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 yes. You know I got it. Maybe if you give it to me, I give it to you. Tak, wszyscy. Pojechali. Jo! Wszyscy, jo, dawaj. If I score this one now, we will win the Polish Cup. Oh. Dobra, koniec. On jest nowym talentem, tak? To jest talent na rozegraniu. Z wybitym palcem. Ale Jarski, ale jak będzie liga ta kiedyś. Ty jesteś już w wieku na tego? No? Będziesz. Jak już skończysz grać kiedyś i pojedziemy, to będziesz nagrał na sypie. Ja mogę przy tobie na krótką chodzić, bo przy tobie to tam... Będę wiatr robił. Zrobimy to, nie? Weźmiemy ja, ty, Kopci. Michał. No, brat Pi. Lok, nie? Ponieważ mobilizacja zespołu pierwszoligowego do grania z zespołem plusligowym jest olbrzymia. Wiem, co mówię, bo sam prowadziłem kiedyś zespół pierwszoligowy, który miał okazję grać przeciwko pluslidze i wiem, jak bardzo zmotywowany i nabity przed tym meczem był zespół, żeby udowodnić, że są w stanie grać na poziomie plusligi, więc spodziewam się, że ten mecz będzie bardzo trudny. Jak oceniasz ogólnie warunki, które znajdują się tutaj na tej hali? Myślę, że można spokojnie tutaj rozgrywać mecze, jest wysoko. Może nie jest tak jasno jak na plusligowych halach, ale jest całkiem porządnie. A jeśli chodzi o różnicę między Teraflexem a takim zwykłą podłogą, jest jakaś ogromna, czy...? Myślę, że nie, no tu na pewno jest trochę bardziej ślisko niż na Teraflexie. Myślę, że każdy grał na takiej nawierzchni, więc nie ma co gdzieś tam wyprzedzać. Idziemy tylko z czytania teraz, tak? Z czytania gra inny niż ten, który był grał w lidze. Więc spokojnie z czytania i lecimy. Tak, 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 tak. Tak.
zagrywka jest bardzo ważna u nas. Trzymamy, jeżeli oni złapiemy ich na jakimś błędach, to ich wprowadzamy, ale początek agresywnie serwisa. Dziękujemy! Dziękujemy! Dziękujemy!